Ekokreatywna. Zapraszam Was dzisiaj na holum peksowy z Zaklikowa i z Janowa Lubelskiego z super perełkami. Zobaczcie tam przebitki z przymierzalni, takie szybkie migaweczki. Naprawdę super perełki udało mi się zdobyć dla Was. Także jeżeli coś się Wam spodoba, możecie do mnie pisać na maila modaekokreatywna@gmail.com. No i oczywiście też będzie link do mojego Vinted w opisie filmu. Słuchajcie, byłam na krótkim wypadzie z moimi bratankami. To są jeszcze takie dzieci późno przedszkolne, wczesnoszkolne. I było bardzo fajnie. Trochę pospacerowaliśmy, trochę popływaliśmy. Była piękna pogoda. W ogóle też tutaj jest naprawdę dzisiaj przepięknie, mimo że słońce tak z przerwami świeci. Pokażę Wam tam przebitkę, jak mi pięknie zaczęły kwitnąć budleje i pełno motyli tu lata. Czasem tu wyfruwają w trakcie kręcenia, także nie zdziwcie się, jak jakiś motyl tu do nas zawita. Pokażę Wam oczywiście stylizację, jak można te rzeczy zestawiać i właśnie w sposób taki, który będzie teraz modny w tym sezonie. To jest pierwsza część hola, druga będzie w niedzielę, a dzisiaj pokażę Wam jakby pierwszego dnia zakupy, czyli byłam w jednym lumpeksie w Zaklikowie, tak na szybciutko, i w Janowie Lubelskim na Wyszyńskiego, tam gdzie już widzieliście, jeśli oglądacie mnie, relacje. Poleciła mi to pewna widzka, dziękuję ślicznie. I zacznę od tego, co mam na sobie, słuchajcie, bo naprawdę jest to świetna sukienka, taka typowo na upał, na lato, i to bardzo dobrej marki, skandynawskiej. Nazywa się bodajże Gudrunsjorgen. Powiem Wam, że strasznie ciężko wymówić tę nazwę, więc pokażę Wam przebitkę. Przebitkę metr. Zresztą to widać też po podeszwie, prawda? Że w zasadzie w ogóle ta struktura tutaj taka nadrukowana nie jest zniszczona. Piękny kolor fuksjowy i naprawdę są to śliczne, bardzo, bardzo wygodne. No, słuchajcie, wygodniejszych balerin na lato nie możecie mieć, w dodatku z wyciętymi dziurkami, jeszcze na palec tu, więc nawet w upały można takie buciki nosić. Tu jest wszędzie skóra naturalna, to nie jest w ogóle nic, nie ma tu nic, nie ma tu nic sztucznego, oprócz oczywiście podeszwy, która chyba jest kauczukowa albo silikonowa, więc w ogóle naprawdę tak się udały te buty, niesamowicie. No i oczywiście zobaczcie, jak tam w stylówce się przechadzam, i w dwóch wersjach, z zielonym oraz z żółtym, tak jak jestem już teraz ubrana. Z żółtą torebką i drugie było takie po prostu z torbą wersja. Super zestaw, naprawdę jak ktoś ma 38-39, to te buty będą jak drugie stopy, bo one się na pewno jeszcze ułożą do stopy, bo jest mięciusieńka skórka, taka aksamitna. Pokażę Wam teraz takie pierdołki właśnie z Janowa, drobne rzeczy, które tam się migały już. Bardzo fajny, słuchajcie, szalik jedwabny, taki cieniowany. Ktoś chyba to robił ręcznie, bo zobaczcie, można to użyć chyba jako pasek do torby, jako pasek w ogóle taki związany w pasie. Piękna kolorystyka i mamy naszyte perły rzeczne, zobaczcie. To są perełki słodkowodne, nie żadne sztuczne, ręcznie ponaszywane na to, więc faktycznie można by to użyć jako paska do jakiejś torebki, albo jako, może jako opaski. Dla mnie to jest trochę za grube na opaskę, ale na przykład jako też paska do sukienki uważam, że też fajna rzecz. Można moim zdaniem też zrobić z tego taką bransoletkę, jak się to tu zwiąże, tylko co zrobić z tym wiszącym? No, mniejsza z tym. Takie coś, bardzo ciekawe, myślę, że będzie miało to jakieś fajne użycie, bo jest takie bardzo, bardzo oryginalne. Piękny kolor i w ogóle te perełki są różowe. To jest jedwab naturalny na pewno i zobaczcie, to jest po prostu piękny szaliczek z jedwabiu naturalnego, z którego jest zrobiony taki... Może to być też, słuchajcie, ozdoba do włosów. Na przykład jak ktoś by miał kucyka grubego albo koka, można sobie to tak udrapować i związać i mamy taką ciekawą letnią ozdobę do włosów. Też mogłoby to być. Także ciekawa rzecz. Kupiłam też szalik, przepraszam Was, że jest niewyprasowany, ale po prostu, szczerze Wam powiem, że o nim zapomniałam, teraz sobie przypomniałam przed samym kręceniem filmu. Jest to 100% jedwab, piękny szalik, taki w stylu męskim bardziej, ale może być damski, do na przykład borda czy do granatu. Piękny jedwab, nic nie zniszczony. Przepraszam, tak jak mówię, za to, że nie jest wyprasowany, już nie zdążę po prostu, bo bym nie zdążyła wstawić filmu. Piękny wzór, jedwab, jest metka oczywiście, która mówi, że jest to jedwab naturalny. Także takie coś. Śliczny pasek vintage. Może przymierzę Wam do tej sukienki jeszcze, jak się uda. Bardzo ciekawie zrobiony. Zobaczcie, to jest w ogóle skóra wężowa, więc to jest
zdecydowanie vintage, bo dzisiaj nie wiem, czy to jest w ogóle dozwolone. Ma dwie sprzączki i obie się rozciągają. I wydaje mi się, że to jest zdecydowanie SKM-ka. Na pewno na L-kę ten pasek nie będzie, ale jest piękny. Stan paseczka idealny, słuchajcie. Może to być naprawdę taki premium paseczek do jakichś eleganckich spodni. Kupiłam też dwa jedwabne krawaty, które też mogliście widzieć w przebiteczce. Piękne i idealne jako paski. Wiecie, że ja bardzo lubię nosić krawaty jako paski. Jest to nie tylko oryginalne, ale też takie fajne. Można dołożyć taki element, dodać kolorytu, stylizacji. To na przykład jest kremowo-granatowy krawat, który by świetnie wyglądał do rzeczy w stylu Old Money. Hill & Drake, 100% silk, tu jest napisane. Dry clean only. Można sobie wyciąć, odpryć te metki, żeby mieć czyste. I drugi jest od Fox & Chave. Zobaczcie, jakie piękne kolory. I przymierzę Wam zaraz do stylizacji ten krawat, ten w te kropeczki, że zobaczycie, jak fajnie wygląda. No i takie drobiazgi. Tymczasem, słuchajcie, idziemy dalej. Pokażę Wam teraz spódniczkę, bluzkę i buty, które do siebie pasują. Można by je użyć jako zestaw. Z tym, że chyba nie. Można by je użyć jako zestaw, gdyby były w tym samym rozmiarze. Słuchajcie, piękna spódniczka beżowa ze skóry naturalnej w rozmiarze S. Taka mini. Zamek z tyłu jest. Naprawdę piękna skórka. Rozpinane tutaj kieszonki. Tutaj ktoś wyciął metkę, ale może tu będzie. River Island. Tak jak mówię, rozmiar 36, naturalna skóra, wszystko jest na metce napisane. Piękny odcień beżu, przepiękny odcień beżu. Ja nie przepadam za takimi tego typu spódnicami, ale naprawdę spódniczka jest mega piękna. No i przymierzę ją do większej bluzki, którą musiałam sobie troszkę udrapować, ale jest niesamowita. A mianowicie jest to taka bluzka od Sugar Lane, taka marka. Już pokażę Wam meteczkę. W składzie tej bluzki jest wiskoza, bawełna i len. Bardzo fajna, bo się teraz aż tak bardzo nie będzie mięła. Bardzo piękny wzór i materiał i taki wyszczuplający krój w takie paski, słuchajcie. To będzie około L-ka. Skąd wiem, bo jest dużo za duża na mnie. Piękny, naprawdę piękny wzór i ma pasek do tego. Czarny paseczek, który można sobie związać czy to z przodu jako kokardę, czy właśnie z tyłu też jako kokardę, albo po prostu opuścić związany tylko na supełek i też będzie tak przedłużał jakby sylwetkę. Ale kokardy są teraz bardzo modne, dlatego ja też z tymi krawatami tak eksperymentuję, żeby zamieścić, wiecie, te takie modowe nowinki też. Piękna, przepiękna bluzeczka. Właśnie mierzę to do tej spódnicy oraz dodatkowo do bucików, które są w rozmiarze 37, ponieważ mam już takie, to nie zostawiam ich sobie. Piękne buciki, patrzcie, jakie super. To jest skórka i naturalne futerko, ale farbowane. Zobaczcie, jakie nowe są te buty. Marka KMB, wszystko skóra. Jak widzicie, buciki są naprawdę nowiutkie. W środku, na zewnątrz skóra, wszędzie skóra. Robione w Hiszpanii, bo bodajże z tego co widzę, tak, zrobione w Hiszpanii. Hiszpańskie buty, jak wiecie, są dobre i drogie. Były pewnie ze dwa razy noszone maksymalnie, bo naprawdę są tak czyste i w ogóle nie mają ani zadrapania, ani niczego. Naprawdę super. Typowy rozmiar 37, nie mały 37, tylko takie normalne i taka fajna szerokość, że stopa się nie męczy, więc mega Wam polecam te buciki. Jak mówię, jakby nie to, że mam prawie identyczne właśnie w panterkę, to bym sobie pewnie je zostawiła, bo są super wygodne. Także polecam te buty w zestawie z tą bluzką w stylu Old Money, bo będzie to ekstra właśnie zestaw do mieszania z różnymi dołami, czy to ze spodniami szerokimi, czy ze spódnicą lnianą, czy no, jest mnóstwo możliwości, z shortami na przykład. Teraz pokażę Wam spodnie w rozmiarze L, jest to 14, ale nie jest to taka XL-ka, tylko raczej L-ka. Na mnie oczywiście dużo za duże. Są to spodenki z fajnym składem, już Wam powiem jakim konkretnie. Oliver Bonas marka w ogóle, 14, czyli to jest typowa L-ka. One mają około 54 w pasie, 54-55 oraz ponad 60, sporo ponad 60, chyba 65 również, 40, nawet nie wiem czy nie 7.
w biodrach. I to są takie krótkie spodenki, ale w stylu takim trochę spódniczkowym, bo zobaczcie, mają z przodu takie zasłonięcie, więc tutaj nie ma tego rozcięcia jakby z przodu. Trochę bardziej tak smart to wygląda i wiązanie z boku, którym można sobie tam te 2 cm dociągnąć, jakby było trochę luzu w pasie. Więc fajnie, bo zawsze troszeczkę można je minimalnie zmniejszyć. Naprawdę super spodenki. Przepraszam, nie są tak super doprasowane, bo ja wróciłam wczoraj późno i nie miałam aż tyle czasu na ogarnięcie tych, słuchajcie, tych rzeczy, które przywiozłam. Więc dzisiaj tak trochę na szybko to jest porobione, ale piękne, naprawdę super spodenki. 70% z wiskozy i 30% lnu. Piękny kolor, naprawdę piękny kolor. I te spodenki możecie nosić do mnóstwa rzeczy, do czarnego, do białego, do kremowego, no tak jak mówię. I do takiego na przykład biało-granatowego też stylu, bo one będą fajnie właśnie w stylu Old Money się też wpisywać do takich paskowych trendów. Kolejne spodenki od razu Wam pokażę, które są w rozmiarze takim 36-38 bardziej. Ja mam je minimalnie duże w pasie i dlatego użyłam też jedwabnego krawata jako paska, który jest w tym samym zestawie kolorystycznym, ale jest w paseczki drobne. I piękne shorty i słuchajcie, to jest tak super firma. Zobaczcie tam przebitki, bo od 500 do 800 zł kosztują shorty tej marki. To jest Luisa Spagnoli. W ogóle bardzo droga firma premium. I też mają świetny skład te spodenki. One są, słuchajcie, z bawełny i lnu, 1% wiskozy posiadają. 37% jest lnu w nich. Bardzo jakościowy materiał. I to są takie trochę dłuższe bermudy. Będą może fajniej wyglądały nawet na trochę wyższej osobie, bo przy długich nogach one będą fajne proporcje robiły. Nie będą jakieś takie, wiecie, takie śmiesznie krótkie, tylko będą bardzo elegancko wyglądały. Można w tego typu bermudach iść nawet do pracy, do koszuli białej, czy do właśnie czarnego topu, tak jak ja Wam pokazuję tam. Zrobiłam stylizację z balerinami, srebrnymi i czarnymi. Piękne, piękne. Jedne właśnie z takim czarnym topikiem, białą torebką. Druga wersja i z lnianą koszulą białą. Także tutaj zrobiłam właśnie zestaw z koszulą i bez, żeby Wam pokazać, że właśnie na wierzch też można, czy jakąś modną kurtkę, czy koszulę, czy nawet marynarkę taką modną teraz w sezonie, czy krótką, czy długą. Obydwie wersje będą super wyglądać. Do bermudów wyglądają też fajnie takie wiązane koszule, więc też można taką lnianą koszulę sobie też wywiązać, jeśli chcecie to bardziej na wakacje. Piękne spodenki. Ja się tak biję z myślami, czy sobie je zostawiać. Mam trochę luzu w pasie, musiałam sobie zrobić takie zaszewki, więc nie wiem. No, marka jest świetna, więc też, słuchajcie, spodenki są jak nowe. Świetna koszula jeszcze jest. Była tam też taka jedwabna bluzka, ale wiecie co, ona ma wadę, więc o ile nie da się usunąć tej wady, to albo zostanie ze mną, albo przeznaczę ją na gumki jedwabne, które też się pojawią już niedługo. Poprawię też jakość samej gumki w środku, bo trochę miałam mało elastyczne te gumki, które wcześniej kupowałam i teraz postaram się, żeby te gumki były bardziej rozciągliwe. Więc będą dostępne, też będzie można sobie zamawiać. Piękna bluzeczka od Zara Premium Denim Collection. Bawełniana bluzka w rozmiarze S jest to na pewno. Patrzcie, jaki piękny zestaw kolorów, no i te rękawki. Jest świetna. Bo ja tutaj Wam mierzę też z nową spódniczką, której jeszcze Wam nie pokazywałam. Spódniczka jest taka rozkroszowana vintage inwear. I ona jest trochę się mnie niestety, ale ja sobie ją zostawiam. Ona jest z takim zamkiem przez środek i to jest taki gruby len. Bardzo, bardzo fajna jakość jest tej spódnicy, naprawdę. I mierzę Wam do tej spódnicy właśnie tą bluzkę z bufeczkami. Bluzka prawdopodobnie będzie dostępna, jeśli byście chcieli. Ale naprawdę ma super te rękawki i do spodni by też rewelacyjnie wyglądała. Albo do shortów lnianych. W każdym razie, spódniczka jest taka i od razu Wam pokazuję też, jak wygląda mój nowy zakup. Ta spódniczka jest z innych zakupów, nie z tego hola, ale jeszcze jej nie pokazywałam, więc pokażę się Wam, jak to wygląda. Mam też zamiar ją nosić do takiej bluzki, którą wcześniej kupiłam w takie niebieskie wzory, a nie miałam co do niej nosić, no i prawdopodobnie właśnie do tych trampek, tenisówek Adidasa, które zobaczycie w niedzielę.
ale pokażę Wam już dzisiaj je też, w przelotnie w stylizacji. Zbliżamy się pomału do końca, ale jeszcze jedna perła, dwie perły jeszcze. Jedna perła to będzie coś naprawdę prestiżowego, słuchajcie. Jedwabne, całe jedwabne spodnie od Revealed Atelier z metkami, nowe z metkami. Także mega zdobycz też, bo no, co prawda była droga, ale no to jest rzecz absolutnie premium. Słuchajcie, są tak piękne te spodnie, tylko są one w rozmiarze XL. Jeśli ktoś ma L, to można sobie oczywiście zrobić tutaj zaszewki, bo to jest cieniutki materiał, krawcowa, czy ktoś, kto umie sobie coś przerobić, będzie mógł spokojnie sobie zrobić lekką przeróbkę. Szerokie dołem spodnie, takie 7/8 bardziej, przed kostkę, powyżej kostki. No i zobaczcie, jakie piękne. Tutaj jest taka, to jest chyba tafta, to się nazywa. Jest, poprawcie mnie, jeśli źle mówię, bo może wiecie, co dzisiaj mój mózg nie funkcjonuje. Spód też jest jedwabny, one są takie jakby dwuwarstwowe. Są węższe troszeczkę w środku, ale niewiele, a ta wierzchnia warstwa jest taka, to są tak eleganckie. Nie mam jak ich Wam zmierzyć, mierzę je tam do takiej właśnie tej jedwabnej bluzki, która ma wadę. Ale no nie ma opcji, żeby one się na mnie trzymały, ja je trzymam z tyłu, żebyście w ogóle zobaczyli krój tych spodni, ale naprawdę są przepiękne. Mają 50 w pasie i sporo ponad 60 w biodrach, więc jeśli ktoś ma LXL, to może sobie troszkę je dopasować i naprawdę jest to super zdobycz, bo takie spodnie w sklepie, słuchajcie, kosztują grubo ponad 1000. Jedwab i to taki naprawdę. Super. Słuchajcie, zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy, którą mam tutaj, dokładam teraz, a już nie pokażę jej tutaj przed kamerą, to jest kombinezon, który był w przymierzalni dla mnie. Także nie ma sensu może pokazywać wszystkich detali. To jest zwykły sieciówkowy kombinezon z bawełny po prostu, taki z lekkim elastanem od marki Buchu. Bardzo mi się podobał ten kolor, jest taki limonkowy, pasuje mi ten kolor, ja lubię limonkę. Jest to taki jedyny chyba odcień tego typu żółci, między żółcią a zielenią, który mi pasuje. No i uważam, że fajnie wygląda do właśnie trampek, pokazuję Wam tych, które już teraz były pokazane. I bardzo fajny wygląda moim zdaniem właśnie z paskiem szerokim. Dość gruby kombinezon, więc jak tam zobaczycie za chwilę, pokażę Wam też z kurtką taką, że można to już stylizować w jesieni do wyższych butów trochę. Buty, które też zobaczycie w niedzielę. I właśnie do kurtki jeansowej. Moim zdaniem z granat z tym kolorem wygląda absolutnie perfekcyjnie. No i ostatnia rzecz. Ta rzecz jest dla mnie, słuchajcie. I zobaczycie ją z trampkami od Adidasa właśnie też. Przesuperowa, jedwabna sukienka od Miss Selfridge. To jest takie coś plażowego. No ja będę to nosić na plażę oczywiście, bo to się nie nadaje do noszenia inaczej. To jest sukieneczka żółta z takimi falbankami mini, fajna do kostiumu kąpielowego, ma taką falbanę. Tu jest jedwab naturalny, natomiast ta falbana jest prawdopodobnie z poliestru obszyta jedwabiem. Myślę, że to nie jest jedwab, chociaż mogę się mylić, bo na metce to nie jest wyszczególnione. Bardzo fajne, z takim taką plisą na dole. Bardzo mi się podoba ta sukienka, wiecie, jest, no jest przeurocza dla mnie. No ale to jest właśnie, mówię, to jest typowa rzecz na plażę, na lato, na wielki upał, bo to się nie nadaje do chodzenia, moim zdaniem, po mieście. Jest trochę zbyt przezroczyste, ale do kostiumu kąpielowego w sam raz. Na dziś to wszystkie zdobycze i mam nadzieję, że się Wam zakupy podobały. Zapraszam Was na maila do wszystkich mediów, które są podlinkowane w opisie filmu. Maila podam też w komentarzu oczywiście. O, widzicie? Był motylek. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam Was już na piękne, przepiękne perełki i na bardzo fajną relację z superowego sklepu w Zaklikowie w niedzielę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!